Jeziorany Podcast 8. Witam Was Rafał Niewiadomski, Andrzej Cymorek. Witam wszystkich. I Bartek Szkop. Siema, siema. Mamy dwa ciekawe newsy i zaczniemy chyba od tych newsów. Bartek, ciebie bardzo dawno nie słyszałem. Pierwszy news jest taki, że Tyson Chandler zostanie zwolniony z Phoenix Suns, tam dojdzie do buyoutu. No i już Wojnar napisał, że podpisze z Lakersami. To jest pierwszy news. No i w stosunku się do tego, Bartek, co o tym sądzisz? Przyda nam się, nie przyda nam się? Znaczy, no, wydaje mi się, że się przyda, no bo tak naprawdę w tych pierwszych kilku meczach widać było brak tego centra drugiego zaraz po Javalu. Ja nawet nie wiem, czy widzieliście na Twitterze, wrzucałem posta, znalazłem gdzieś statystykę, jak wygląda defensive rating z Javalem na boisku, jak wygląda bez niego. Z tego, tak, co pamiętam, tak. Tam chyba zagraliśmy 102 minuty z Javalem, mieliśmy trzeci defensive, a bez niego 30. No to jest ta różnica. I myślę, że Tyson się przyda właśnie bardziej w obronie niż w ataku. A już słyszałem ciekawostkę, że Lob City przyniosło się z Clippersów na Lakersów i to też może być ciekawa akcja. Jędras, jak ty się do tego ustosunkujesz? Wiesz co, no ja ten temat wysokiego męczę od pierwszego podcastu chyba. Cały czas mi tego brakowało. Wagner! W końcu! Mortis Wagner! Iwica, zobacz! Tak, no może wiesz, może kiedyś, no. Nie, ale wiesz co, wiecie co, chłopaki, no Chandler jest starym... Chciałem powiedzieć, że jest starym dziadem, za przeproszeniem, no ma już prawie 37 lat. No ale, no i nie wiem, czy on coś tam, jak dużo on ma jeszcze paliwa w baku, ale no nawet zakładając scenariusz pesymistyczny, że on już jest, no nogi już nie te, szybkość już nie ta, no to w najgorszym razie mamy gościa, który przynajmniej będzie zbiera, w tym roku zbiera chyba 6 piłek na 12 minut gry, no to jest sporo. Zastawi, pomasuje się z tymi wszystkimi Aldridge'ami, którzy nas jadą pod koszem. I to już jest, kurczę, duży postęp w porównaniu z tym, co jest w tej chwili w składzie, no bo z całym szacunkiem, ale Jonathan Williams, który daje z siebie wszystko, a to jest gość, który dopiero co, nie wiem, dostał się do NBA poza draftem, ma około 2 metrów. Nie oszukujmy się, Jonathan Williams jest gość na NBDL, no niestety, z całym szacunkiem dla niego, tam zaskoczył w którymś meczu, ale NBDL to jest na tą chwilę max. Na tę chwilę ten tak, może coś z niego będzie, bo fajnie się pokazał i w lidze letniej, i w preseason. Ale no na ten moment to, no jeżeli to jest podstawowy zmiennik, no to jest źle, więc mówię, nawet jak Chandler już jest cieniem zawodnika sprzed lat, to i tak mieć kogoś takiego na choćby 10 minut, to jest dla Lakers w tej chwili przy ich władzach bardzo dużo. Ja myślę, że to jest to, o czym Bartek mówił, że jesteśmy w takiej sytuacji, że chyba Luke Walton odpuścił sobie już eksperymenty z graniem Beasleyem na piątce, bo to w ogóle ta opcja bardzo słabo wypadła w preseason. Iwica, sami widzieliśmy, jakie miały zwyżki i tak dalej. Padło na Jonathana Williamsa, który gdzieś tam wyskoczył jak królik z kapelusza i zaskoczył w którymś tam meczu. Natomiast na dłuższą metę, w perspektywie całego sezonu, już po tych kilku spotkaniach było widać, że tego rezerwowego centra nam faktycznie brakuje. Że ani Kuzma, ani LeBron, ani Beasley to nie miało to w ogóle sensu i faktycznie, że mogliśmy sobie wmawiać, że może small ball przejdzie z nimi i tak dalej, ale to faktycznie na dłuższą metę nie miało sensu. I te pierwsze spotkania pokazały te nasze braki, więc Chandler będzie na pewno upgrade'em w tej sytuacji. Natomiast mnie przeraża to, że jak oglądałem mecz z Phoenix, nie wiem, czy to już mecz z tego sezonu był, chyba z tego sezonu, ja widziałem, jak Lonzo Ball atakuje Chandlera. Może to nie było w tym roku, może to było w zeszłym roku. Graliśmy z Phoenix Suns i Lonzo Ball wchodził jak w masło pomalowane i ja nawet nie wiem, czy on tam jakiegoś rekordu punktowego nie zrobił wtedy. Tam tak, kilkudziesiąt... tam początek sezonu, tak, dokładnie. Tak, tak. I tak sobie pomyślałem, kurde, Tyson Chandler się skończył, że to już nie ten gość. I faktycznie gdzieś tam na forum ktoś opisywał, kto ogląda stale Phoenix Suns, że to już nie jest ten gość, że już nawet piki z nim już tak nie działają jak kiedyś, że o lobach nie ma co myśleć. Statystyka bloków też mu tam masakrycznie spadła. On notuje chyba 0,1 bloku na mecz w tym sezonie. Nie wiem, ile grał spotkań, ile minut. Tam chyba jedras mówiłeś, że około 12. Nie wiem, 12, 12,5. No, teraz sobie weszło, nie... sprawdziłem. Tak, tak, niewiele. Natomiast kurczę, ma doświadczenie, ma charyzmę. To jest taki gość, tam dziennikarze już pisali, że to jest gość, który w szatni na pewno poprawi tą atmosferę. I ten dzisiejszy mecz z Portland pokazał, że kurczę, doświadczeni zawodnicy robią robotę podczas takich spotkań. Więc może faktycznie, kurczę, Javale był skreślony, wszyscy wyśmiewali gościa.
A tymczasem gra świetnie, gra sezon chyba życia i boję się, że Lakersów nie będzie stać na to, żeby go zatrzymać po tym sezonie za rozsądne pieniądze. Może to zaskoczy, no nie wiem, wiem, że to jest projekt na jeden sezon, być może ostatni sezon Chandlera, tak w sumie nie wiem, czy to nam wystarczy i tak, ale no, będzie to na pewno jakiś upgrade. No, Bartek, chciałbyś jeszcze coś dodać? Znaczy ja chciałem tylko dodać, zobaczcie, ile nam brakło doświadczenia w tych meczach, w których przegraliśmy końcówki. Czy ze Spursami, oba mecze z San Antonio, czy który jeszcze mecz przegraliśmy w końcówce, ten pierwszy w Portland. Tam brakło ewidentnie doświadczenia. Przez trzy kwarty graliśmy jak równy z równym, nawet gdzieniegdzie odskakiwaliśmy na te parę punktów, a później gdzieś brakło tej koncentracji, bo grali na parkiecie Ball, grał Ingram, grał Kuzma i brakło tego wyrachowania takiego, a LeBron też na początku tego sezonu w tych czwartych kwartach nie gra tak, jak chociażby rok temu w Cleveland, gdzie widać było ten pazur. Myślę, że ten ruch zarządu, on może wyjść tylko i wyłącznie na plus. Na pewno na tym nie stracimy. Ja tak sobie myślę, że to chyba nie jest ostatni ruch tego typu w tym sezonie, że jeszcze tak sobie myślę, że za jakiś miesiąc, dwa pewnie będą kolejne buyouty. Nie zdziwię się, jak kolejni zawodnicy dojdą do Jeziorowców. Coś, co było standardem wielokrotnie w Cleveland w czasach LeBrona czy Miami. Wydaje mi się, że tacy goście, którzy szukają gdzieś tam mistrzostwa, może niekoniecznie znajdą miejsce w Golden State, natomiast Lakers, czemu nie? To jest, myślę, że bardzo ciekawa opcja na ten sezon, żeby się jeszcze pokazać i spróbować o coś powalczyć przy boku LeBrona. Wiecie, co jeszcze teraz zauważyłem? Jedną ciekawą rzecz z tego sezonu odnośnie Tysona Chandlera. On w każdym meczu, bodajże raz, dwa, trzy, cztery, pięć spotkań w tych ostatnich, w każdym meczu zdobywał maksymalnie 4 punkty, z wyjątkiem meczu z Lakersami. Z nami miał double-double, 14 punktów, 11 z góry. I to pokazało, jak bardzo brakuje nam zawodnika, który broni pomalowanego. No i może też pokazało, że mu się jeszcze chce, że jak mu się chce i tak, jest zmobilizowany, bo no już nie oszukujmy się, granie w Phoenix, gdzie cel jest jasny, walczymy o jak najwyższy pick. No to kurczę, zmiana otoczenia, kto wie, może sobie odpuścił ostatnie półtora roku. On sam o tym wspomniał, że on miał już dosyć przebudowy w Phoenix, już nie te lata. On po prostu chce być w zespole, który jeszcze będzie walczył o playoffy bądź o coś więcej. No to nie jest zawodnik, który ma 25 lat, że on może czekać jeszcze, czy tak choćby jak LeBron, który jest takim atletą i on może jeszcze ten rok czy dwa lata poczekać. On ma 36 lat, już po nim widać, że nie jest takim atletą, jak był kiedyś. No a sam fakt tego, jeszcze do tego wrócę. Z Toronto nie grał. Z San Antonio przez 9 minut zdobył 2 punkty, z Oklahoma 4, z Memphis 2 i z nami 14. No to zobaczcie, jak nam brakowało centra broniącego obręcz pod naszym koszem. No raczej. No dobra, no temat Chandlera mamy obgadany. Mamy nadzieję, że zaraz dołączy do zespołu, tak samo jak mój ulubieniec Mortis Wagner. No zobaczymy, miejmy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na wszystkich graczy dojście Chandlera, że nauczy też młodego Morica paru ciekawych rzeczy. I za to trzymam kciuki. No i dobra, no i panowie, mamy początek sezonu za nami. Te 8 spotkań, 9 spotkań mamy już za sobą, bilans 4-5. Mamy kilka głupich porażek, mamy kilka wygranych, które nie powinny się zdarzyć, jak ta dzisiejsza z Portland, gdzie wygraliśmy po raz pierwszy od bodajże 2014 roku. No i co? No i po przedwtorkowym meczem, po tych dwóch porażkach z San Antonio i z Minnesota, no pychowych, bo i tu Lakersi też mogli wygrać, natomiast zabrakło chyba koncentracji i troszeczkę szczęścia. No okazało się, że doszło do mocnej wymiany zdań, do spotkania pomiędzy Magiciem Johnsonem a Luke'em Waltonem. Niektórzy dziennikarze już zaczęli pisać, że Walton jest na gorącym krześle. No i właśnie, powiedzcie mi, czy to dobrze, że tak szybko doszło do rozmowy, w której Magic Johnson troszeczkę ustawił do pionu Luke'a Waltona, opieprzył go trochę. I raz pytanie, czy to dobrze, że doszło do tej rozmowy, a dwa, czy odniesie ona pozytywny skutek, Bartek? To znaczy, wiecie co, ja zauważyłem jedną rzecz, że Luke Walton to był ostatni manewr poprzedniego zarządu, tak? Czyli przed przyjściem Magica i Pelinki. I to tak naprawdę jest jedyny ruch w obecnych Lakersach, którym nie kierował ani Magic, ani Pelinka. I to może być decydujące w tym, że Magic może sobie pomyśleć, kurde, no to jeszcze jest, została tak naprawdę, została jedna rzecz, którą pasowałoby zmienić pode mnie.
czyli głównego trenera. No ale Luke Walton jest młodym trenerem, on nie ma jeszcze takiego doświadczenia, co prawda te dwa sezony Lakers wprowadził. Dwa, dobrze mówię? Żebym tutaj nie palnął. Tak, dwa sezony, tak. To jest trzeci. Tak. Ale to jeszcze chyba nie jest ten moment. No, mają ten bilans 4-5. Dobrze wiedzieliśmy, że początek może nie być dla Lakersów. Ja i tak spodziewałem się tego początku gorszego. Co prawda po tych kilku meczach apetyty wzrosły, no bo i może też zdenerwowanie wzrosło, no bo przegrywaliśmy te mecze w końcówce i ten bilans mógł być zupełnie odwrotny, 5-4 czy 6-3. No ale spokojnie, no to nie jest znowu taki bilans jak nie wiem, jak chociażby Phoenix Suns, który mają 1-7 i tam raczej nie widać żadnych prognoz, żeby mogło być lepiej. Albo nawet w Cleveland, gdzie jest 1-8, tak? Dopiero po zwolnieniu Tyrona Lue Cleveland wygrało pierwszy mecz w tym sezonie. Więc ja bym się jeszcze wstrzymał. Do rozmowy na pewno, skoro media o tym mówią, to doszło, ale nie myślę, żeby tam był faktycznie jakiś opiernicz, tylko to mogło być takie małe pogrożenie palcem, że jeśli w ciągu najbliższych 10 spotkań ten bilans się nie poprawi, to może być ciepło już wtedy naprawdę pod tyłkiem Luka Waltona. Jędras, powiedz mi, widzisz Luka Waltona jako trenera, który jest w stanie doprowadzić Lakersów do mistrzostwa już powiedzmy w momencie, kiedy mają skład na to mistrzostwo? Nie, to ja już powiem nie. Serio? Nie wiem dlaczego, mam takie wrażenie, może się nie zgodzicie, pewnie się nie zgodzicie, ale nie wiem dlaczego nie widzę go zdobywającego mistrzostwo z Lakersami. Nie wiem dlaczego. Przecież stary, on poprowadził Golden State do bilansu 40-1, tak? No ja wiem i to był ten pierwszy, ten sezon rekordowy, tak? Golden State. Tak, tak. Gdzie Steve Kerr miał tą kontuzję, ale tam ta drużyna już była zbudowana, on tutaj tą drużynę musi zbudować od początku. Zobaczymy, jeżeli będzie miał czas od Magica. Jeszcze Jędrasowi się tutaj wtrąciłem, już się zamykam. Jeżeli naprawdę dostanie czas od Magica cały ten sezon, to uwierzę wtedy, że jest w stanie tych Lakersów poprowadzić. Ale to już zależy od Magica, czy on będzie miał na tyle cierpliwości, czy nie. Bo jeżeli nie będzie playoffów, to boję się, że tą cierpliwość straci. Jędras? Co, mogę już? Bo czekaj, tutaj przyznałem. Dawaj. No, o czym to mówiłem? Aha. O Luke Waltonie. Czy uważasz, że Luke Walton zdobędzie? Wiem, żartuję, ja sobie robię. Spoko, słucham uważnie. W każdym razie, znaczy pojawiło się, z tego co czytałem, to cała ta sprawa z Magiciem Waltonem, choć poszło o to, że Magic nie tyle co rzucał się o bilans, co o to, że Walton za wolno wprowadza system, tak? Nie widać systemu Lakers po obu stronach parkietu. Więc nawet nie tyle chodziło, że Lakers tam mają te 2-5, 3-5, bo tyle mieli, tylko że właśnie za wolno idzie progres. I akurat w tej kwestii z Magiciem muszę się zgodzić, ponieważ no faktycznie ja mam wrażenie, że powiem tak, do samego Waltona w sumie nic nie mam. Przede wszystkim gość ma dobry kontakt z zawodnikami, zawodnicy chcą dla niego grać, to jest ważna, jeżeli nie najważniejsza cecha trenera. Natomiast zastanawiam się, czy w jego sztabie szkoleniowym nie brakuje takich trochę weteranów ławki szkoleniowej, tych od strony taktycznej. Tam są głównie młodzi ludzie. Rok temu też Lakersi mieli problem, że długo bardzo budowali jakąś tożsamość w ataku. Tam się niewiele działo początkowo, niewiele było rozwiązań. Teraz też tego trochę brakuje. Są jakieś zagrywki, jakieś set playe, ale nie brakuje jakiejś ogólnej koncepcji w ataku pozycyjnym. I w sumie stąd też tak naprawdę biorą się po części te porażki w czwartych kwartach, bo kiedy właśnie przychodzą te decydujące minuty meczu, tacy rywale jak San Antonio, jak nie wiem, Houston, które już ze sobą gra, Portland, oni wiedzą co mają grać, Lakers nie wiedzą co mają grać za bardzo. Sypie się to wszystko, zaczynają się jakieś izolacje dla LeBrona, izolacje dla Ingrama, nic z tego nie wynika. Brakuje takiej koncepcji, Walton długo to wdraża. Rok temu Lakersi w drugiej części sezonu grali dużo lepiej w ataku niż w pierwszej. No i teraz pytanie, czy nie brakuje tam trochę takich analitycznych umysłów, taktycznych umysłów po obu stronach parkietu w sztabie szkoleniowym. Także sam Walton wydaje mi się może być liderem, który poprowadzi Lakers do tytułu. Zwłaszcza, że w lidze wygrywa przede wszystkim talent. Jeżeli Lakersi będą mieli tyle talentu, żeby wygrać tytuł, jeżeli zdobędą tą drugą gwiazdę latem, to myślę, sam leadership Waltona, sama jego osobowość nie przeszkodzi w tym. Natomiast pytanie, czy tam nie zabraknie troszkę wsparcia właśnie taktycznego właśnie umysłu gdzieś na ławce, no bo wiadomo, że nie za wszystko odpowiada sam trener, trener ma asystentów i od ataku i od obrony i oni powinni tak naprawdę uzupełnić jego braki, natomiast troszkę mi tego w Lakersach brakuje. Ja myślę, że Walton dostał ciężkie zadanie, bo
oczekuje się od niego bardzo dużo. Ten skład nie jest taki, jakby sobie chyba tego wymarzył on do końca. Dodano mu zespół bez tego rezerwowego centra. Widzimy, jakie spustoszenie to siało w tych pierwszych meczach. Natomiast wiesz co, Rafale, pozwolę, że ci wejdę słowo. No. Ten small ball, okej. Okay. W playoffach small ball jakieś rozwiązania widzę. Jak najbardziej uważam, że oni też nie skreślą. Denver załatwiliśmy small ballem, nie? Tak. Tylko na centrze musi grać LeBron. Tam musi grać James, musi przejąć wysokich. On jest najlepszym post-defenderem w tym zespole. I on grając zaangażowaniem typowym dla playoff, na intensywności playoffowej, on może być tym decydującym punktem defensywy. Natomiast do tej pory w tych meczach, nie wiem, czy on nie chce tak grać, czy na razie Lakersi nie chcą tego rozwiązania używać, może chcą go oszczędzać. Do tej pory my chyba tylko Denver widzieliśmy w końcu takie rozwiązanie z Jamesem jako centrem, tak, które zresztą wyszło dobrze. I jeżeli oni nie chcą tego robić w sezonie regularnym, w zbyt dużym wymiarze czasowym, no to ten wysoki był konieczny. Więc teraz fajne jest to, że oni mogą dalej ten small ball testować, ale nie muszą, bo nie są do tego zmuszeni brakiem wysokiego. Mają alternatywę, mają Magi, mają Chandlera i mogą spokojnie testować te rozwiązania, pod które Magic budował zespół. Moje postrzeganie tej sytuacji jest takie, że Walton za szybko został wzięty na tą rozmowę, tak mi się wydaje. Znaczy, jak znam życie, to ta rozmowa była taka... To nie było, nawet nie wiem, czy to był opieprz, natomiast media mają do siebie w Los Angeles, że rozmuchały to bardzo. Natomiast wydaje mi się, że to jest chyba jednak zbyt wcześnie. Natomiast po Waltonie ja widzę, że kurczę, gość naprawdę próbuje różnych rozwiązań. Któryś tam z weteranów nawet się mówi, nie wiem, prawdopodobnie Rondo ma jakieś tam pretensje do Waltona o to, że tych line-upów jest za dużo, bo już ustawień w tym sezonie, które wystawiał różne... Ilość piątek, która została wystawiona w tym sezonie, to chyba tylko Atlanta Hawks wystawiała więcej tych piątek. Więc to niedobrze wróży, ale z drugiej strony, na przykład dzisiejszy przykład meczu z Portland pokazał, że wystawienie Harta na czwórce na przykład, to na pierwszy rzut bardzo głupie, natomiast tutaj się sprawdziło, tak? Bo szukali Hartowi tej pozycji w obronie, bo w ataku wiadomo, że akurat łatwo jest go ustawić, natomiast w obronie on dzisiaj fenomenalnie się sprawdził, kryjąc kurczę wysokiego, więc Waltonowi nie mogę zarzucić tego, że nie ma ciekawych pomysłów, nie wdraża ich, nie chce ryzykować, natomiast obawiam się, że wina też tutaj na ten słaby bilans jest troszeczkę spadła na barki LeBrona, który wszyscy oczekiwaliśmy tego, że weźmie tą piłkę pod pachę i zrobi 2-3 wygrane samemu w pojedynkę. Natomiast LeBron był bardzo bierny przy tych porażkach. On oddawał piłki Ingramowi, tak jakby na siłę starał się zmusić ich do tego, żeby oni wzięli ciężar gry na siebie. I myślę, że może to teraz nie dało wygranych, natomiast to może zaprocentować, bo Ingramowi też się dzisiaj dostało za to, że słabo zagrał w Portland. Natomiast widziałem, że on był bardzo... To są naprawdę niuanse, które spowodowały, że on nie skończył, powiedzmy, na Lillardzie, nie zdobył punktów. Natomiast to są niuanse i on to poprawi. On potrzebuje właśnie takiego początku sezonu jak teraz, żeby te straty zrobić, żeby zobaczyć, co ma poprawić. I jak zacznie zdobywać seryjnie punkty na małych, a już powoli zaczyna to robić, to myślę, że wtedy wrócimy do tych spotkań tutaj i stwierdzimy, że kurczę, LeBron miał rację, czy Walton, że ustawiali go i dawali mu grać. Chociaż się była taka sytuacja, że LeBron odgonił Ingrama w drugiej połowie, który miał chyba McColluma czy kogoś tam z niskich. Dobra, słuchajcie, no temat Waltona uważam za przegadany. Rafał, ja mam jeszcze jedno pytanie. No? Ja mam jedno pytanie jeszcze a propos tego spotkania, no bo tak, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Do spotkania doszło podobno we wtorek między Magiciem a Waltonem, tam były różne wersje, że darło się na niego, że nie wiadomo co tam było prawdą, ale spotkanie było we wtorek, a wyszło to do mediów w piątek dopiero. Pytanie moje brzmi, po cholerę, kto to w ogóle wygadał? Aha. Jaki kto miał w tym interes i czemu to wypływa trzy dni po meczu? Takie pytanie bez odpowiedzi, do refleksji, bo to jest dziwne, skoro to było spotkanie sam na sam. Kto miał interes w tym, żeby to wypaplać, bo nie widzę w tym korzyści ani dla Magica, ani dla Waltona. Rachel Nichols z ESPN-u chyba ten temat poruszyła ze Scottiem Pippenem. I Scottie powiedział jedną bardzo ciekawą rzecz, że w czasach, kiedy byli w Chicago, Phil Jackson utrzymał się tylko dlatego, że miał mega wielkie wsparcie Michaela Jordana i cały zarząd wiedział, że jeżeli ruszy Phila Jacksona, to Michael Jordan się z nimi pożegna. I tutaj powiedział coś takiego, że pozycja Waltona,
może mieć słaby początek sezonu, może mieć super. Natomiast jego pozycja jest uzależniona od tego, co sądzi o nim LeBron James. I tak naprawdę póki co LeBron nie zabierał głosu w sprawie trenera. Ani go tam jakoś nie opieprzał, ani jakoś tam nie był szczególnie zadowolony z tego, że Okłoton jest trenerem. Natomiast to też jest takie pytanie bez odpowiedzi. Nie wiemy tak naprawdę, jak bardzo mocno ceni pracę Waltona LeBron James, czy jest zadowolony ze współpracy. I czy przypadkiem nie jest już naszykowany od początku sezonu, nawet już jak LeBron przyszedł, czy już nie jest naszykowany jakiś inny kandydat na miejsce head coacha w Jeziorach? No. Tyronn Lue. Nie, no bez jaja. Przyjdzie J.R. Smith i rzucamy rękawice. Oby nie Mark Jackson, panowie. Oby nie Mark Jackson. No właśnie, takie rzeczy jeszcze takie... chciałem dodać do tego, co mówicie. No, bo w końcu dawaj, Bartek. Do tego, co mówiłeś ty, Rafał, to już zapomniałem, a do tego, co mówiłem teraz odnośnie LeBrona na centrze. Ja sobie zaraz przypomnę. Jeszcze jest taki scenariusz możliwy, że oni po prostu nie chcą od początku grać LeBronem na centrze, żeby inne drużyny nie uczyły się, jak bronić przed takimi akcjami. To jest początek sezonu, oni też mogą to szykować jakoś pod końcówkę, po na przykład po weekendzie All-Star, żeby do tych playoffów się przygotować z tą pozycją. A co do tego, co mówiłeś, Rafał, powiedz mi, co mówiłeś, to mi się przypomni. Bo mówiłem o Josh Hart, Ingram. Dobra, Ingram grający, szukający Natomiast jak powiedziałeś to, co teraz powiedziałeś, to mi się przypomniała jeszcze jedna bardzo ciekawa akcja z tego meczu z Portland, gdzie po raz pierwszy widziałem, że Lakersi wyciągnęli jakieś wnioski, bo w defensywie mówię tutaj. Ostatnie posiadanie Portland było takie, że chcieli zagrać chyba 5-0 w ustawieniu 5-0 i Lillard chyba Lillard chciał skończyć to, nie wiem, wjazdem po zasłonie. I fenomenalne było zachowanie LeBrona. Ja nie wiem, czy pod koniec drugiej kwarty był na boisku McGee, czy go nie było. Natomiast LeBron fenomenalnie zachował się w obronie, bo on odpuścił zawodnika, który zbiegł chyba do narożnika. On go odpuścił. Tam na radar go krył Josh Hart, czy Lonzo, czy ktoś tam, czy Ingram. Natomiast on poszedł do pomocy. Jego położenie w obronie spowodowało, że w ogóle Portland nie mogło zagrać tego, co chcieli zagrać, co do tej pory przynosiło im punkty. I to było fenomenalne, bo widać było pewność LeBrona, że to było coś, co przyniósł ze sobą chyba z Miami czy tam z Cleveland, gdzie już ta obrona hulała i gdzie to przewidywanie, ten jeden krok do przodu przed atakiem było ich znakiem firmowym. Tutaj w Los Angeles jeszcze nie. Natomiast to pokazuje, że chyba jakiś tam postęp w defensywie będzie, miejmy nadzieję. I zresztą w ogóle ten mecz z Portland pokazał, że Lakersi w defensywie naprawdę całkiem fajnie zagrali. No, Portland trafiło 17% z trójek. Swoje rzucili, owszem, w czwartej kwarcie mocno podgonili, zagrali dużo pod kosz. Natomiast taki festiwal bloków i tak świetnie kryty obwód zespołu, który świetnie trafia te trójki, no to kurczę, ja byłem pod wrażeniem. No. Znaczy ja bym chciał tutaj dodać jedną rzecz, a propos też obrony, znaczy ogólnie całego tego meczu. Przed spotkaniem Portland, czy inaczej, mecz z Portland to był pierwszy taki przypadek w tym sezonie, że Lakers mieli więcej niż dzień przerwy między meczami. Mieli dwa dni przerwy i ja tutaj liczyłem właśnie na to, że to też da. Po pierwsze troszkę odpoczną, będą mieli więcej energii, a dwa, że może właśnie w tym czasie zdążą poćwiczyć rozwiązania, czy w ataku, czy w obronie. I nie wiem, czy to miało związek, ale faktycznie ten mecz w defensywie, mimo że Portland też nie miało dobrego dnia z dystansu, ale to był chyba najlepszy mecz w obronie Lakers w tym sezonie. No, o tym mówią cyferki. No, 17% trójek zespołu, które siepie masakrycznie trójki. Który ma jedną z najlepszych par obwodowych w lidze, tak? O ile nie najlepszy. Tak, a do tego Stauskas. Ja byłem załamany, jak zobaczyłem, że powiedzmy przegrywamy po pierwszej kwarcie dwoma czy trzema. I mówię, no dobra, wszystko fajnie, ale zaraz wejdzie Stauskas i pozamiata tym wszystkim. Tak. Natomiast Stauskas trafił chyba tylko jedną trójkę. Ja w całym meczu naliczyłem się chyba tylko trzech pozycji zawodników Portland, którzy rzucali z czystej pozycji, tak? I raz gdzieś tam LeBron się zagubił, nie zrotował, nie pobiegł tam z Ingramem, chyba się tam zaplątali, że Ingram niepotrzebnie pobiegł za swoim obrońcą, nie przekazali sobie krycia i na obwodzie tam został ktoś tam. Natomiast no, za obronę naprawdę fajnie to wyglądało i no, pozostaje. Generalnie mecze Lakersów są przekłamywane przez bardzo szybkie tempo. I przez to, że oni grają tak bardzo szybkie tempo, to oni rzucają te 120-130 i tej obrony tak naprawdę wszyscy sobie patrzą przez pryzmat punktów, że o Boże, stracili 110 punktów dzisiaj, więc
chuja gra i w obronie. Natomiast jak się człowiek przyjrzy temu wszystkiemu, zobaczy jak to wygląda, to faktycznie, jeżeli to sobie przełożymy na posiadania, to dzisiaj naprawdę wyglądało to, kurde, na terenie w Portland, gdzie oni wszystkich golą równo, to naprawdę, no, porównując z tym pierwszym meczem, ja byłem mega pod wrażeniem. Chyba najfajniejszy mecz w tym sezonie, jaki zagrali tak całościowo. Nie licząc od tych ostatnich minut, bo te były dramatyczne, ale przez 3,5 kwarty byłem tak ujarany w nocy i tak szczęśliwy i dumny z tej ekipy, że chyba tylko z Denver miałem takie samopoczucie. Zgadzam się. Nie powiedziałeś, kto ma mówić. No, dobra, nie, sam się zagalopowałem i zawiązałem. Nie, ale właśnie chciałem, dodam tylko, że po tym meczu Lakersi mają według statystyk 20 obronę, 20 defensive rating, czyli no okej, okay, jest to na razie poniżej przeciętnej, ale nie jest znowu tak tragicznie, jak mogłoby się wydawać. Jest 10 ekip gorzej broniących. No i zobaczymy, jeżeli potwierdzi się to, co widzieliśmy w tym meczu, że Walton znalazł jakąś konkretną rotację, zwłaszcza tą piątkę z ławki, bo wcześniej był z tym problem. Pierwsze piątki grały dobrze, generalnie zestawienia z McGee, LeBronem oraz młodymi graczami dobrze funkcjonowały, natomiast problemem były pozostałe ustawienia rezerwowe, zwłaszcza bez McGee. Dzisiaj ta piątka zmienników z Hartem, który bronił wysokich, po prostu zniszczyła system. Ale ta ofensywa, pytanie, czy to ta było... ofensywa naprawdę wygląda super, no bo biorąc pod uwagę tego pace'a, którym oni grają od początku sezonu, nie wiem, czy wiecie, ale są tylko dwie drużyny, które średnio zdobywają w tym sezonie powyżej 120 punktów. Jest to Golden State i są to Lakersi. Mhm. To są dwie drużyny, które średnio w każdym meczu zdobywają po 120 punktów. A trzecie, co ciekawe, jest Sacramento Kings, który ma 119,8. Wow. No, oni na razie Kings się zaskakują. Tak. Ciekawe, jak długo to potrwa. No, ja mam tylko wrażenie, że mam nadzieję, bo gdzieś lubię Sacramento, że oni nie skończą z bilansem ujemnym. Może nie będzie playoffów, ale niech tam się w granicach tej dziesiątki zakręcą. Ja myślę, że jeżeli chcą się szybko odbudować, to powinni raczej kończyć w bottom 5, bo no tu trzeba młodych... Bo tak, jeżeli oni nie mają w tym roku piku? Nie. Pik idzie do Bostonu, chyba że będzie pierwszy, wtedy idzie do Filadelfii, więc kibicujemy. No nie, to nie wcisną. To nie wcisną. Byle Boston miał najgorszy pik. Tak. To w tej chwili zacząłem bardzo mocno kibicować Sacramento. Natomiast chciałbym poruszyć wątek Rajona Rondo, który dzisiaj zagrał fenomenalne zawody. Po prostu generał na boisku. Kurde, full package, no i dobrze w miarę bronił, ale przede wszystkim to, jak kierował chłopakami. I nawet nie wiem, czy zwróciliście uwagę, już tam kiedyś z jego statystykami zrobił solidne double-double, tam kilkanaście punktów, 10 asyst chyba, 6 zbiórek, czy odwrotnie. No, naprawdę grał mega, mega spotkanie, kontrolował tempo, otwierał zawodników, ale to, co było najfajniejsze na końcówce, kiedy już traciliśmy tą przewagę, już ona tam stopniała chyba do 4 punktów, czy tam do 5. Fenomenalne było to, że Rondo w tym momencie, coś czego mi zabrakło wcześniej, jak był Lonzo Ball w końcówkach tamtych spotkań, które przegrywaliśmy. Rondo wziął wszystkich, tak jak mają to w zwyczaju robić zespoły uczelniane na parkietach NCAA. Rondo wziął wszystkich zawodników w kółeczko, powiedział, co mają grać, czego mają nie robić. No taki kurczak generał na boisku. Nawet LeBron słuchał tego, co on ma do powiedzenia. A on jeszcze jest na tyle zdolny, że mógł powiedzieć, co będzie grał przeciwnik, tak? No bo dokładnie. Jest w stanie to zrobić. Dokładnie. Więc ten dzisiejszy, to co dzisiaj w nocy zagrał przeciwko Portland, naprawdę wow. No i to jest fajne, że uzupełniałem się z Lonzo Ballem, bo Lonzo Ball w meczu chyba z Dallas, czy wcześniej miał jakieś tam jedno bardzo dobre spotkanie, gdzie rzucił chyba coś koło 20 punktów nawet. I to jest fajne, że oni się uzupełniają i mam tylko nadzieję, że Luke Walton tutaj czegoś nie spieprzy, bo miejsce Lonzo jest w pierwszej piątce, bo on tam się lepiej uzupełnia. Natomiast dla Rondo widziałem taką rolę od samego początku, jako generała, jako tego, który prowadzi ławkę, otwiera tych rezerwowych, ma większe doświadczenie. I to się dzisiaj sprawdziło świetnie i mam nadzieję, że Luke tutaj nic nie będzie już kombinował, bo dzięki temu jest tam taki fajny balans, że faktycznie wchodzi ławka i nasza gra nie siada, tak? I dzisiaj to fajnie było widać, że gra Portland siadła, gdy byli rezerwowi. Natomiast u nas, nie wiem, chyba punkt rezerwowych to było coś w okolicach 40 do 20 chyba dla nas dzisiaj, tak. Także, znaczy dla Lakersów, no także... No, byłoby miło, żeby tak było zawsze, bo jeżeli pierwsza piątka będzie grała na 0, a ławka na plus 15, no to wiadomo, że będziemy wygrywać plus 15. Ale tak? Zwróćcie uwagę. Mam... No mów. No ja skończyłem, dawaj. Zwróćcie uwagę, jak on fajnie się rozwinął względem tej koszykówki dzisiejszej. On ma 58% z gry
z rzutów, 50% za 3 i 100% w tym sezonie z linii. Co wiemy, że Rajon raczej nie był zawodnikiem rzucającym, a tu fajnie się odnajduje w tych Lakersach. On rzuca za 3 i to nie są już takie cegły, takie kartofle, jak zawsze od niego leciały, tylko to są przemyślane akcje, czy od obręczy, czy czyściutkie. Wszystko mu w tym sezonie wchodzi i ja naprawdę liczę na to, że Lonzo zostanie w tej pierwszej piątce, a Rajon razem z moim ulubieńcem, czyli Lexem Stevensonem, będą dowodzili tą ławką, która będzie wchodzić w meczach w tym sezonie. No, ale miesiąc miodowy się pewnie skończy i Rondo tak nie będzie sypał cały sezon z dystansu. Chociaż mam nadzieję, że będzie, ale no jak zwykle muszę troszkę... Ja będę tym pesymistą tutaj trochę dla równowagi. Ja czuję, że on w tym roku wygra konkurs w szale. Okej. Okay. Nie, ale faktycznie... To jakiś zakładzik jakiś może. A Iwica, zobacz konkurs sadów. Konkurs tych skillów rozgrywających, tak? To tam biegają, rzucają jakieś te... Słuchajcie, ale faktycznie fenomenalne jest to, że w tym sezonie 10 spotkań niespełna niektóre zespoły rozegrały, jeszcze nie wszystkie, bo chyba tylko Golden State ma 10, natomiast fajne jest to, że niektórzy gracze, którzy już są w tej lidze kilkanaście nawet lat, nagle się okazuje, że oni muszą się dostosować do ligi, bo albo się dostosują, albo po prostu nie będzie dla nich minut grania. I tak jest z Rondo, który poprawił trójkę, poprawił osobiste i naprawdę w którymś tam meczu nawet walnął trójkę z 8 metra i trafił i zrobił to mega pewnie, że wiedziałem, że to po prostu wpadnie. Natomiast biję tutaj do Andre Jordana, który był wiecznie tragicznie rzucającym wolne środkowym. On teraz rzuca ponad 80% w Dallas Mavericks, także mam tylko nadzieję, że nasi zawodnicy też się poprawią w osobistych, bo to jest coś, co mnie boli. Dzisiaj był taki fragment... Ja się dzisiaj zastanawiam, jak w dzisiejszej koszykówce odnalazłby się Szagonim. On by zmiażdżył wszystkich pod koszem. O ile by nie rzucali trójek. Wiesz co, no miałby problemy, ale z drugiej strony, kurczę, Szak często nawet tak przejmował na pikach. Nie, wydaje mi się, że Szak to była taka bestia, taka siła, że to nie było tak łatwo go po prostu przeszkoczyć. Słuchaj, wyjdzie Iwica Szak... Zubacz i go zmiażdży, wkręci w parkiet i tyle z tego będzie. Bądźmy szczerzy. Tak czy nie? Bartek, no przyjmijmy, że tak. Ja wolałbym, żeby to zrobił Wagner. Nie, Bartek, powiedz mi, a co sądzisz o Stephensonie? Wiem, że to jest twoje oczko w głowie w tym sezonie. Powiedz mi... To, co się spodziewałeś, to on daje nam? Tak, to, tego się spodziewałem. Spodziewałem się tego, że parę razy trafi do Shaqti na full i parę razy uratuje nam dupę w meczu. No i tak się dzieje. Już w Shaqti tak, na full tak był. Raz nam dupę w meczu uratował, te 24-8-8. Więc to jest to, czego się spodziewałem. Mi się po prostu on podoba z tego stylu, takiego typowo streetballowego. To mi się w nim podoba, że to nie jest taki zwykły grajek, który jest jakimś tam którąś opcją w drużynie, tylko on gra tak, jakby był na podwórku, tak? Gdzieś tam jakieś manewry sobie porobi, gdzieś kogoś wkręci, gdzieś rzuci airbola, gdzieś rzuci jakąś cegłę. To jest fajne u niego, on gra na zupełnym luzie, taki lens dance i to jest fajne, to mi się podoba. Jędras, a powiedz mi, co to by się rzuciło w oczy jeszcze po tych 9 spotkaniach Lakersów? Co byś tutaj chciał wyróżnić wśród pozytywów? Pozytywów mówisz? Pozytywów, no. Jeszcze na negatywy jeszcze przyjdzie czas. Pozytywy, znowu muszę ich chwalić, te normalnie, te łamali. Co mi się rzuciło? Rzuciło mi się w oczy, że Lonzo rzuca lepiej trójeczki. Natomiast jak już mówię o Lonzo, to niestety, ale muszę powiedzieć o negatywach. To jest sorry, wiem, że to jeszcze nie ten czas, ale Lonzo ostatnio miał... Gra bardzo w kratkę, miał chyba dwa takie słabiutkie mecze, które co za dwie okoliczności zdarzyły się zaraz po jego 21 urodzinach. Tak. Więc ja tu podejrzewam, że ktoś to za mocno imprezował i tutaj Lonzo, który jest moim ulubieńcem, ma minusa. No ale okej, 21 urodziny ma się raz w życiu, zresztą jak każde inne, więc możemy mu wybaczyć, natomiast no, liczę na stabilizację formy, ponieważ no, przeplata rewelacyjne mecze, jak ten z Denver, gdzie był bohaterem, meczami, których praktycznie nie istnieje. No i dobrze, że jest ten Rondo, który faktycznie... Czy wiesz, to przedostatnie spotkanie wcale nie miał złe, bo tam trafił 3 na 3 za 3, 12 punktów. Tak, ale dzisiaj był słaby znowu. Dzisiaj zagrał dzisiaj fatalnie, chociaż w obronie, tak, kurde, to jest gość, który fajnie zasuwa w tej obronie. I tak, dobrze, że... Źle, dobrze, że myślę, że to jest właśnie zaletą Lonzo, że on jest w stanie...
jeżeli nic nie daje w ataku, a są czasami takie mecze, że po prostu przechodzi obok tego meczu, tak jak przeszedł obok tego meczu dzisiaj w Portland, że Luke Walton zauważył, że faktycznie lepiej trzymać rondo, natomiast zmierzam do tego, że w Lonzo to jest fajne, że on jednak w defensywie nie odpuści. Jest w stanie dać zespołowi sporo dobrego w defensywie. Z kim to tak walczyło te wszystkie piłki w końcówce? To nie było z Dallas? Boże. Denver. To było z Denver? Denver wybijał, tam miał, tak. Tam był wszędzie po prostu. Tak. Ta krójeczka no... sprzed nosa Jokicia po prostu miód. Tak, załatwił to spotkanie, więc no ja byłem mega podjarany patrząc na te małe rzeczy, bo ludzie bardzo często tego nie dostrzegają gdzieś tam jak oglądają spotkania, natomiast to są takie małe, wielkie rzeczy, które po prostu wygrywają spotkania i myślę, że te małe przechwyty były kluczowe wtedy i no nie wiem, no jak dla mnie Lonzo jasne, że może to nie jest to, co powinno być jeszcze, nie tego się wszyscy spodziewają po drugim piku draftu, natomiast ja widzę poprawę, jeżeli chodzi o rzut, widzę poprawę, jeśli chodzi o jego pozycję w obronie, jest po kontuzji, w ataku też mam wrażenie, że momentami coraz lepiej potrafi odczytywać grę, natomiast jak mamy LeBrona i mamy Rondo w gazie, to jest też fajne w nim to, że on potrafi odejść, odsunąć się na boki, przynajmniej im nie przeszkadzać i oby było mniej takich słabszych spotkań jak dzisiaj, bo brakowało trochę tego w pewnym momencie. Natomiast chciałbym jeszcze o osobistych, jak pytałem o pozytywy, powiem teraz o negatywach. Obawiam się, nie wiem kto odpowiada w tym klubie za trenowanie chłopaków rzutów osobistych. To jest dla mnie dramat, że jako zespół mamy tam 50 parę procent w meczu z rzutów osobistych. I dzisiaj był taki fragment, nie wiem czy to było w drugiej kwarcie już chyba, że odskoczyliśmy na 9 punktów. I gdyby trafili to wolna, nie trafili chyba 4 z rzędu czy 5, tak, była, tak. To byśmy odjechali już na kilkanaście i to mam wrażenie, że już wtedy mogłoby pyknąć i moglibyśmy odjechać już do przerwy. Natomiast zamiast tego Portland wróciło do meczu i skończyło się tak, że do przerwy prowadzili jednym i straciliśmy prowadzenie, które tam mozolnie budowaliśmy. Natomiast te wolne mnie bolą, bo nie trafia LeBron. Zrozumiałbym, gdyby nie trafiał, nie wiem, Lonzo Ball czy ktoś tam jeszcze. Natomiast nie trafia, kurczę, LeBron, który zawsze był świetny na linii. I nie wiem, czy to jest kwestia tego tempa, że grają tak mocarne tempo, że po prostu czują to w nogach i później to wychodzi przy rzutach wolnych. Czy może coś innego jest tego tutaj przyczyną, brak koncentracji. Natomiast to mi się bardzo nie podoba, no bo... Bo przez to możemy przegrać. Już przegraliśmy jedno spotkanie bodajże z San Antonio. I no, dobrze byłoby to po prostu wyeliminować. Ale słuchajcie, no, są profesjonaliści, oni biorą za to pieniądze i to nie jest pewnie pierwsza drużyna, która gra takim tempem. Poza tym oni nie biegają cały czas na 100%, mają też chwilę odpoczynku, więc oni powinni chociaż te 60-70% rzucać. No, to jest, dla mnie to jest minimum w tym sezonie. Póki co. Każdy z nich. No dobra, chłopaki, teraz mamy pierwszy miesiąc grania za sobą. Przed nami jest listopad, który już może troszeczkę jest łatwiejszy od tego, co było. No, tak patrzę, że jest dużo spotkań u siebie. Najgorszy wyjazd mamy już za nami, jeszcze będzie tylko wyjazd do Denver. A poza tym są takie wyjazdy jak Sacramento, Orlando, Miami, Cleveland i Denver. To są wyjazdy, więc tu naprawdę nie ma nikogo z czołówki poza Denver. A poza tym u siebie gramy, no to naprawdę nie są Orlando, Dallas, Atlanta, Minnesota, no to są wszystko zespoły do puknięcia. Jest też u siebie Portland, Toronto dzisiaj, Indiana, Utah, trudne do przejścia. Nie wiem, no mi się wydaje, że to nie jest jakiś tam strasznie trudny terminarz i myślę, że pod koniec miesiąca już będziemy spokojnie na plusie. No właśnie, jak wy widzicie ten miesiąc? No właśnie to jest to też w sumie od początku, o czym myślałem, mówiłem, że te pierwsze 10 meczów jest trudne. Tutaj bilans schodził na dalszy plan, no bo wiadomo było, że będą porażki, że ten zespół musi się zgrać, ale potem właśnie przychodzi ta łatwiejsza część terminarza. Ten listopad teraz to jest moment, kiedy Lakers muszą przycisnąć, każdy mecz będzie się liczył, muszą zacząć wygrywać mecze, które powinni wygrywać z naszymi rywalami, żeby no, narobić sobie właśnie jakiegoś zapasu, być w tej grupie drużyn liczących się w walce o playoff. Teraz właśnie jest to, kiedy już trzeba patrzeć na te wyniki, kiedy już nie mówimy, że okej, początek trudny, zgrywamy się i tak dalej, tu już trzeba wygrywać, tu już trzeba robić te wyniki, tym bardziej, że rywale są słabsi. I no, trzeba trzymać kciuki, że oni po tych pierwszych kilku tygodniach, po tych pierwszych 9 meczach
już mają jakiś rytm, już znaleźli jakąś swoją tożsamość. No i będą wygrywać te mecze, które powinni, czyli z tymi rywalami typu właśnie Orlando, Cleveland, Miami, czy Dallas, czy te wszystkie drużyny, które raczej albo nie liczą się w walce play-off, albo tam są powiedzmy gdzieś tam w dolnej połówce. Natomiast no ja patrzę umiarkowanym optymizmem, patrzę sobie na przykład na zestawienie line-upów, jakie Lakersi grają i dwie piątki, które grają najwięcej, czyli te dwa warianty pierwszej piątki, jedna z Hartem, druga z Ingramem, są na plusie. I plus do tego dochodzi ta dzisiejsza piątka rezerwowa, która zrobiła rozpierdziel w Portland, mhm. która miejmy nadzieję też jest odpowiedzią na problemy z ławki. I takie trzy line-upy już w sumie mamy, na które wydaje się, że można na nich polegać. I być może, jeżeli to jest znak, że udało się jakoś wykrystalizować jakąś rotację, że już nie będzie tych wszystkich dziwnych piątek, które dostają po dupie, bo to był jeden z dużych problemów, to faktycznie liczę, że uda się troszkę odjechać na wyraźny plus. Bartek? Ja mam... Widziałeś terminarz? Widziałem, teraz sobie patrzę na niego. Ja mam tylko nadzieję, że oni do przerwy na All-Star nie będą mieli minusowego bilansu, bo to jest tak naprawdę początek sezonu, bo zaczął się dopiero listopad. Tylko że tak, no listopad zleci tak jak październik zleciał, te pierwsze 10 meczów, za chwilę grudzień, styczeń, przerwa na All-Star i później to już będzie tak naprawdę bitwa o te playoffy, no bo wszyscy liczyliśmy, znaczy wszyscy, no większość fanów Lakers liczyła, że będzie te top 5 na zachodzie. Teraz widzę, że będzie ciężko to osiągnąć, bo jest w gazie Denver, jedyna porażka z nami, są oczywiście Warriorsi, jest parę tych drużyn, które jeszcze odetchną, myślę o Oklahomie, bo nie sądzę, żeby tam był problem z tymi playoffami. To samo z Houston, więc już mamy cztery drużyny, które moim zdaniem będą przed nami. Może nie Oklahoma, jest jeszcze Utah przecież. To nie jest wschód, no. Tutaj jest kilka tych drużyn, które będą przed nami na pewno. Też nie chcę być takim optymistą, bo widziałem w komentarzach pod jakimś odcinkiem, że jesteśmy hura optymistami jako fani Lakersów. Hej, mamy do tego prawo. Mamy do tego prawo i tak, i będziemy walczyć z Warriorsami w finale NBA, bo... Nie zagłuszycie nas! W finale NBA nie będzie nikogo ze wschodu, tylko będą Lakersi i Warriorsi. To od razu wam powiem. Ale no, patrząc na ten terminarz, no, jest ta Minnesota, niby o której wspomnieliście. Z Minnesotą będzie ciężko, dopóki Butler tam będzie grał, bo Butler w każdym meczu, o ile wyjdzie, o ile tam nie będzie przeziębiony, nie będzie miał kataru i tak dalej, jakiegoś focha nie strzeli, to on będzie chciał pokazać się każdej drużynie, która będzie mogła wykupić jego kontrakt. Tym bardziej tutaj na zachodzie, bo on raczej tutaj będzie chciał zostać. Bo jeżeli miałby iść do Miami, to myślę, że tam już było to wszystko dogadane. Nagle się pojawiło Houston, które chce wykupić Butlera. Nie, no to jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o jakichś przewidywaniach. Tak jak mówię, na przerwie All-Starowej, jeżeli bilans będzie na plus, to będzie dobrze. Jeżeli będzie na minus, to tam już ciężko będzie na zachodzie cokolwiek dogonić, bo wiem, jak było w tamtym roku, że między drużynami chyba 3 i 8 były dwie wygrane różnice, z tego co pamiętam, czy 3, już teraz nie jestem pewny, ale to będzie na owłos. Jeżeli będzie ten minus, to nie widzę jakoś tych play-offów. Ja wam powiem, dlaczego mi się listopad podoba. Podoba mi się z kilku względów, natomiast... Byłem bardzo pozytywnie. No nie, no obstawiłem sobie 6-2, że tak Lakersi rozpoczną sezon. Oczywiście trafiłem jak kulą w płot. Natomiast ten październik był taki, że był praktycznie mecz, dzień przerwy, mecz, dzień przerwy, mecz, dzień przerwy. Dwa mecze, dzień przerwy. Tak naprawdę dopiero teraz był pierwszy raz od początku sezonu, kiedy Lakersi mieli dwa dni przerwy. Dlatego mi się podoba listopad, bo tu mamy dwa dni przerwy, mecz. Dwa dni przerwy, mecz. Później mamy back-to-back, ale te back-to-backi to są takie, że gramy na przykład w Sacramento, a na drugi dzień gramy u siebie z Atlantą, więc to jest naprawdę bardzo fajny back-to-back, bo gdybyśmy mieli jechać na back-to-back powiedzmy do Portland albo do Utah, no to można by brać ze sobą tylko różaniec, natomiast back-to-back u siebie z Atlantą wygląda bardzo przyjemnie. Dzisiaj mamy ten pierwszy back-to-back też z Toronto, więc ja bym to też Lakersów nie przekreślał. I myślę, że u siebie będą chcieli się postawić, pomimo tego, że grają dwa mecze z rzędu. Później mamy wyjazdowy back-to-back, ale to jest Orlando i Miami. Też po dwóch dniach przerwy. Później kończymy ten trip w Cleveland, więc też ważny dla LeBrona. Wracamy, mamy u siebie Utah, które na wyjazdach gra dosyć słabo. Ponownie Orlando, które na wyjazdach też nie jest silne. Wyjazd do Denver, gdzie będzie cholernie ciężko.
Także mi się to podoba, że mają te dwa dni przerwy pomiędzy niektórymi meczami. Mogą przećwiczyć jeszcze niektóre warianty. I tak jak początek sezonu zostali po prostu rzuceni w wir tych spotkań i ciężko było coś zrobić na treningach. I może stąd też doszło do takiej sytuacji, że może mieli za mało czasu, za mało treningów na to, żeby pewne rzeczy sobie ustawić. Natomiast listopad to mi się wydaje, że będzie taki miesiąc, że troszeczkę podreperujemy ten słaby bilans, już wyjdziemy na plus. I myślę, że tak jak Jędras wspomniał, że te line-upy zaczynają się krystalizować, to tak samo będzie właśnie, że usiądziemy sobie pod koniec miesiąca i powiemy, że no już sporo wiemy. To bardziej, że dojdzie jeszcze Chandler, więc to też będzie na plus. Nie wiem, no myślę, że na pewno będzie to dla nas plusowy miesiąc, ale boję się już mówić, ile to może być plusowy miesiąc, bo może się skończy tak samo jak z moim 6-2 i wolę tego nawet nie mówić. Wracając do tego Orlando. No dobra, wszystko powiedziane. Panowie, chcecie coś dodać, Jędras? Ja wracając... Chciałem dodać, że to jest ten miesiąc, no tu już jest jakaś presja wyników, bo jak mówię, jak w prostej części terminarza Lakers nie zrobią sobie jakieś górki na plus, to potem będzie trudno z tego się wygrzebać, będą już nerwy, będzie presja, więc oby wygrywali mecze, które zespoły z playoff powinny wygrywać. Amen. Ja tylko wracając do tego Orlando, co powiedzieć, jedno zdanie. Patrząc na Wiktora Oladipo, chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich fanów Orlando Magic. Wiesz co, to było podłe. To było podłe. I Oklahoma. No, ładnie dzisiaj posprzątał Bostonem. Tak. Dobra, dziękujemy bardzo za uwagę. Myślę, że możemy już kończyć nagranie. Sporo tematów sobie przegadaliśmy. Zapraszamy do odsłuchu na następne odcinki. Żegna się z wami Rafał Niewiadomski, Bartek Szkop i Andrzej Cymorek Jędras. Dzięki, cześć, trzymajcie się. Do następnego.